Cześć! Witamy wszystkich na naszym kanale Prawo dla Ciebie, na którym będziemy przedstawiać podstawowe zagadnienia prawne związane z różnymi gałęziami prawa. Pierwszą serię filmów zaczęliśmy od prawa pracy, natomiast jest to nasza druga seria, w której skupimy się na prawie cywilnym. Jest to kanał, na którym na pewno znajdą coś dla siebie nie tylko osoby chcące studiować prawo, studenci prawa czy też aplikanci, ale także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę prawną, szukają odpowiedzi na pytania prawne, które posiadają, czy też osoby po prostu lubiące ciekawostki, które to także będą pojawiać się na tym kanale. Zapraszamy do subskrypcji i zapraszamy na pierwszy odcinek. W tym odcinku zaczynamy naszą serię filmików z zakresu prawa cywilnego, a na pierwszy ogień idą aspekty dotyczące podstaw, to znaczy osób fizycznych oraz osób prawnych. Przede wszystkim kwestie te uregulowane są w polskim porządku prawnym, głównie na gruncie ustawy Kodeks Cywilny, która to pochodzi z 1964 roku, jednak od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Kodeks ten reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Trzeba wskazać, że pod pojęciem osoby fizycznej na podstawie prawa cywilnego należy rozumieć człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci. Wskazana definicja wydaje się dość przejrzysta, jednakże problematyczne może okazać się to, w którym momencie możemy mówić o chwili urodzenia człowieka. Z jednej strony należy wskazać, że jest to poród człowieka. Z drugiej strony jednakże w niektórych przepisach można już mówić o tzw. nasciturusie, czyli dziecku nienarodzonym, które posiada już pewne uprawnienia, o których mowa będzie później. W literaturze problematyczna czasem wydaje się także kwestia śmierci. Jednakże przyjmuje się zazwyczaj, że chodzi tutaj o śmierć pnia mózgu. Wówczas uznaje się, że ustanie czynności tego narządu jest już nieodwracalne. Śmierć stwierdzana jest natomiast w akcie zgonu na podstawie karty zgonu. Zdolność prawną posiada każdy z nas od chwili urodzenia. Każdy z nas posiada także przyrodzone dobra osobiste człowieka, takie jak zdrowie, cześć, wolność, wizerunek, tajemnica korespondencji oraz wiele innych, które podlegają ochronie prawnej. W przypadku naruszenia dóbr osobistych, osoba poszkodowana może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Może ona także żądać usunięcia skutków takiego działania, jak również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Każda osoba fizyczna posiada także odpowiednie domicilium, czyli stałe miejsce zamieszkania. Jest to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu i może posiadać tylko jedno takie miejsce. Jeśli chodzi o dzieci, to zgodnie z artykułem 26 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest natomiast miejsce zamieszkania opiekuna. Warto wskazać także na definicję konsumenta wskazaną na gruncie KC. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Większość osób fizycznych w trakcie swojego życia jest zatem także konsumentami, zwłaszcza przy zawieraniu różnego rodzaju umów z przedsiębiorcami, na przykład przy zakupie sprzętu AGD, RTV oraz wielu innych. Innym podmiotem na gruncie prawa cywilnego są natomiast osoby prawne, a zgodnie z artykułem 33 Kodeksu Cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Atrybuty osoby prawnej koncentrują się na posiadaniu przez nich osobowości prawnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że posiadająca ją jednostka organizacyjna ma przede wszystkim zdolność prawną, działa poprzez swoje organy, a osoby, które ją tworzą, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez te jednostki. Jednostki te są także zindywidualizowane za pomocą nazwy i siedziby. Jeśli dana osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw, to wtedy sąd ustanawia dla niej kuratora. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru. Zależnie od rodzaju jednostki mogą to być różne rejestry, np. KRS dla określonych spółek, czyli Krajowy Rejestr Sądowy. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Osoby prawne można podzielić na różne grupy. Osoby prawne, państwowe, komunalne, prywatne, przedsiębiorcy będący przedsiębiorstwami państwowymi lub spółkami kapitałowymi, osoby non-profit, partie polityczne, osoby prawne, korporacyjne, np. stowarzyszenia, zakładowe, np. fundacje, mieszane, np. spółka z o.o., a także osoby prawne tworzone w następstwie w
wpisu do właściwego rejestru oraz tworzone przez przepisy szczególne. Szczególnym rodzajem osoby prawnej jest także Skarb Państwa. Jest on bowiem jedynym podmiotem, któremu osobowość prawna została przyznana bezpośrednio w kodeksie cywilnym. Skarb Państwa składa się z wielu państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czyli tzw. stationes fiscii. Z tego względu nie można wskazać jego siedziby. Każda statio fiscii ma własną. Nadto Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego, nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Warto wskazać także na to, kim jest przedsiębiorca. Zgodnie z artykułem 43 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Wymogiem jest, aby przedsiębiorca prowadził działalność we własnym imieniu. Może on jednak działać za pomocą pełnomocnika albo prokurenta. Działalność gospodarcza lub zawodowa może być różna, a przedmiot tej działalności określany jest głównie poprzez tzw. PKD, czyli kody Polskiej Kwalifikacji Działalności, które określa się we wniosku o wpis do rejestru. Dla przykładu może to być działalność dietetyczna, architektoniczna albo prawnicza. Wszystkie z nich posiadają odpowiednie oznaczenia. Można wspomnieć także o wyroku Sądu Apelacyjnego z Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 roku, według którego samo stwierdzenie prowadzi działalność zakłada określony ciąg działań, a nie tylko pojedyncze czynności. Przedsiębiorcą jest więc tylko ten, kto wykonuje czynności powtarzalne i to w taki sposób, że tworzą one pewną całość, a nie stanowią oderwanego świadczenia czy też świadczeń określonych rzeczy lub usług. Tylko jeżeli takie działania mają charakter gospodarczy lub zawodowy, istnieją podstawy do uznania, że podejmujący je podmiot jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca działa pod odpowiednią firmą, którą ujawnia się w rejestrze. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Dla przykładu Drutek Spółka Cywilna albo Jackowski i Partnerzy Spółka Partnerska. Przedsiębiorstwa nie należy zatem utożsamiać z firmą, chociaż w języku potocznym często obydwa te pojęcia stosuje się zamiennie. Firma nie może być też zbyta, ale przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Ponadto, omawiając kwestie związane z osobami fizycznymi, nie sposób nie wspomnieć o instytucjach takich jak zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych. Pierwsza z nich, czyli zdolność prawna, jest ujmowana przede wszystkim jako możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Inną instytucją jest natomiast zdolność do czynności prawnych. A pełnozdolność do czynności prawnych nabywa się z uzyskaniem pełnoletności, czyli z ukończeniem 18 roku życia bądź w przypadku zawarcia małżeństwa przez małoletniego. Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem, czyli we własnym imieniu. Zdolność do czynności prawnych może zatem pozwolić na przykład na zawarcie skutecznej umowy sprzedaży czy też innych umów. Natomiast czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Niektóre osoby nie posiadają jednakże zdolności do czynności prawnych. Są to osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Trzeba także wspomnieć, że ubezwłasnowolniona całkowicie może być osoba, która ukończyła lat 13, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Poza tym istnieje także instytucja taka jak ograniczona zdolność do czynności prawnych. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu częściowym wydaje sąd okręgowy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratele. Wobec tego osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą dokonywać tylko niektórych czynności. A jeśli taka osoba zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, wówczas potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy może także potwierdzić taką czynność już po jej dokonaniu. A potwierdzenia może dokonać także sama osoba, która dokonała czynności i uzyskała następnie już pełną zdolność do czynności prawnych. Warto wskazać jednak na treść artykułu 20 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Uregulowanie te dotyczy np. codziennych zakupów. Przykład. 12-letni Adam nie może zatem sam zawrzeć ważnej umowy sprzedaży swoich zabawek wartych kilka tysięcy złotych, może natomiast dokonywać drobnych zakupów w szkolnym sklepiku, np. zakupu lizaka za 2 zł. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej. Trzeba wspomnieć także o nienarodzonym człowieku, czyli tzw. nasciturusie. Konstrukcja z nim związana zawarta jest w artykule 9 Kodeksu Cywilnego. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Warunkowa zdolność prawna nasciturusa to koncepcja, która przyjmuje, że ma on ogólną zdolność prawną. W myśl tej teorii nasciturusowi przysługują prawa podmiotowe, które gasną, jeżeli nie urodzi się on żywy. Warto w tym zakresie wskazać na przykład na wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2011 roku. Co do zdolności prawnej nasciturusa pojawiało się wiele koncepcji. Największą grupę zwolenników posiada koncepcja swoistej zdolności prawnej nasciturusa, przysługującej mu pod warunkiem zawieszającym. Zgodnie z tym poglądem, prawa podmiotowe przed narodzeniem dziecka nie istnieją jeszcze, zatem nie mogą być wykonywane. Dopiero po urodzeniu się żywego dziecka spełnia się warunek ustawowy. Wówczas, gdy nasciturus staje się dzieckiem narodzonym, uzyskuje pełną zdolność prawną, zarazem powstają jego prawa. Można zatem mówić o warunkowej zdolności prawnej nasciturusa. Ostatnią z omawianych instytucji na gruncie tego opracowania jest uznanie za zmarłego. Zgodnie z artykułem 29, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. Jednakże, gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, wystarczy upływ lat 5. Dodatkowy wymóg wskazany jest jednak w paragrafie 2 wspomnianego przepisu. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić bowiem przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat 23. Uregulowania dotyczące uznania za zmarłego są o tyle ważne, że śmierć człowieka wiąże ze sobą szereg skutków cywilnoprawnych, związanych np. z dziedziczeniem. Wydanie przez sąd postanowienia w zakresie uznania za zmarłego ma charakter konstytutywny ze skutkiem wstecznym, czyli ex tunc, i stwarza takie same skutki prawne jak śmierć człowieka. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Jeśli natomiast kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarł jednocześnie. Warto wspomnieć także o uregulowaniach dotyczących tego, kiedy można uznać za zmarłe osoby, które zginęły w katastrofie. Wówczas wymagany upływ terminów jest znacznie krótszy. Osoba, która zginęła w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, może być uznana za zmarłego po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. Jeśli zaś nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, to bieg terminu 6-miesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia. A jeżeli nie miał portu przeznaczenia, z upływem lat 2 od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. Na koniec wskażemy jeszcze na krótki kazus dotyczący zdolności do czynności prawnych. Treść kazusu. Tomasz S. cierpi na długoletnią schizofrenię, w wyniku której nie jest on w pełni zdolny do kierowania swoim postępowaniem. Tomasz S. ma 16 lat, a jego matka, Anna S., wystąpiła do sądu o jego częściowe ubezwłasnowolnienie. Czy jest to zatem słuszne działanie? W rozwiązaniu tego kazusu trzeba wskazać, że Tomasz S. posiada 16 lat, zatem nie posiada on pełnej zdolności do czynności prawnych. Obecnie posiada on ograniczoną zdolność do czynności prawnych, podobnie jak inne osoby niepełnoletnie oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Działanie matki S. nie jest zatem słuszne, gdyż mimo nawet zaistnienia przesłanek do częściowego ubezwłasnowolnienia mija się to z celem. Jest to jeden z pierwszych 3 darmowych odcinków, który znajduje się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs Prawa Pracy. Zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki prezentuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 59,99 zł. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz skutecznej nauki. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką mienia, czynności prawnych oraz zawierania umów. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat osób fizycznych i osób prawnych w formie artykułu ze źródłami.
Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.